Nie wydaje się mnie, że będzie poluz garyzmat, bo ja nie wiem. Nie Raczej wiem, czy. wątpię, cześć Okier. Heko, heka. A skąd wiesz? Siema wszystkim. Oho. Dobra, lecimy. Ups. 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 Akcept. Es? Co? 18 razem. Tak jak zwykle. Dobra, idziemy do elektryka. Mamy tu jedno zadanie, trzeba uważać na Blackiego. Okej, okay, jest tu jeszcze Padmas 1, 2, 3. Ten seryjny zabójca. Dobra, zobaczmy. O nie, ktoś włączył światło. Dobra, zrobiliśmy to. O, no, nieźle. Idziemy do reaktora zrobić numerki. Okej, okay, zielony jest na kamerkach. Zróbmy numerki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, S. Dobra, mamy to. Idźmy sobie na kamerki. Zobaczmy, co tam na kamerach. Jest tutaj Blacky. Ale też zobaczyłbym, co jest na kamerkach. Okej, okay, skoszone ciało. Nie mogłem tego tak zostawić. No ale Buzonik, widziałeś mnie mogłeś to. teraz? Żeby nie było, że mnie gdzieś widziałeś. Gdzie, gdzie jest Nie ciało? widziałem. Nie A, wiem, czy super. chcemy to O kurde, zgłaszać. tequila. Było Guzik, co się stało? zmasakrowane. Nie wiem. Nie wiem. Jak to Ja nie bym... wiesz? Realnie sprawa Morta chyba, bo wygląda nap tak. stoi. Na A, nap poszedł, komunikację nie dotarłem wyszedł. wraz z Guzikiem. Przyszedłem jako pierwszy, a patrzę tutaj rozkraszona wpadka z kością wystającą z jej ciała. Masakra. Przycisk podszedł, dotknął kości, powiedział jeszcze ciepła. Tak, ale muszę zaznaczyć, że Mandzio wcześniej już tam był dużo. Właśnie, To Mandzio, prawda. czemu ty tam wracałeś do komunikacji? Bo cię widziałem w Bo komunikacji. patrzyłem na adminie i widziałem trochę skoków na nawigacji na I szyldcach. właśnie, właśnie. I widziałem właśnie Karig, po pierwsze O, widziałem o, Karig o, Godę, który był przy szyldcach i drugiego to widziałem Trzymaj Puzona, się, który Jucia. Tak. szedł z Torejczem, patrzył się Ja w widziałem kierunku tam. Kajgodę, który wchodzi do komunikacji i tyle. Ja nic więcej nie powiem, I jest to teraz znaczy, ja chciałem komunikacja. powiedzieć, że ja bez żadnych dowodów przed Czekaj, zaczęciem kiedy... się gry powiedziałem Jaką wod komunikację? Karigoda. Widziałem Mm. tylko Kajgodę, który wchodził do komunikacji. Pytałem tylko, kiedy wy mnie widzieliście, bo jestem obecnie jakby w kamerach i nie wiem, Minutę o którym temu, jak byłem momencie w stage'u. A, długi jest A korytarz właśnie, w ogóle Karigoda, Morg długi! się pożegnał, a dalej jest w grze. Bo Morg O! stwierdził, że jednak zostaje. Kikujmy go, bo impostorzy będą mieli łatwiej. Ale No. to tak, może to być Puzonik albo Karigoda, ewentualnie gdzieś tam... Bo Karigoda i Puzonik nie zauważyliście żadnego ciała Ja nie w wchodziłem do komunikacji. komunikacji. Tak, nie wchodziłem. Ale Ja to byłem było w widać z korytarzu. kim i on mnie A to nawet w nie ogóle zauważył. trzykile padły. Z korytarza to widać. Z korytarza było widać ciało. Więc A, może ale to, ja może to jest powinieneś dwóch to impostorów. Jeśli... Jeśli ciało, bo jak ja przebiegałem, to Ogólnie nie widziałem. Blacky Może to być był dwóch na impostorów, kamerach przez Karigoda i większość Puzonik. czasu. Ja byłem większość czasu, ale nic Ja nie widziałem, widziałem tylko żeby ktoś Kajgodę. odwalił. Ja tam głosowałem na Ewentualnie... Morkiego. O, co? Całą rundę Morkie. widziałeś Nie, tylko nie głosuj na Karigodę? Morkiego, Nie, przecież no ja przyszedłem wrzucił żadnych ktoś tam. postarów. Mijałem inne osoby. A, w sumie? Na Co co to zrobił? Morka w No spokoju. bo jak Morka wyrzucimy, to łatwiej To będzie impostorzy miał No ta, impostorzy. w sumie No albo rację. jest impostorem, to Albo jest którego już... impostorem. Raczej mało prawdopodobne, bo 3 kile były. A, no w sumie prawda, No. tru. To odwalił Mork potajemnie. Chyba, że się budzi tak potajemnie i zabija, żeby nikt Później nie wraca na był miejsce podejrzany. Awka. Właśnie. Niczym cień. Niczym cień. Okej. Zobaczmy, czy się ruszy. Chyba nie rusza się. Dobra, sprawdźmy, czy Lili rzeczywiście się skanuje. Tak, skanuje się. Kozak. W takim razie ja się teraz zeskanuję. No i pięknie. 3, 2, 1. Mamy to. Nas postawię ludziom publicznego Among Us, żeby sobie grać mogli. Spoko, spoko. To kozaczek, myślę, że ludziom się przyda. Ty, what the fuck? Kto to zabił? To był Mitrix? Czyli jednak Morg postaje mnie i Kozik, co się zabije. stało? Kozik, co się A, czyli stało? Ja za tobą biegłem. Czyli Puzonik. Co się stało? Morg się przebudził i Czyli zabija. Puzonik, skoro tak się odzywa od razu. Nie. Ja robię teraz po prostu Dobra, policjant. czas, żeby Puzonik zadecydował. Proszę, zaufajcie mi, biegłem Kto za gościem. zniknął tym razem? No mów. Guzik to zrobił. Nie jestem Nie, Czyli ja się guzik, nie. pomyliłem, Puzonik zadecydował. Na pewno nie, biały. Jeżeli Morg czekaj, stał, to on był też jak się podany. pomyliłeś, Nie. Puzonik, to co?
To jestem gównem. Nie. To nie jest super, żadna szala. 10 giftów dla guzika. Jaki nie jest? Taki pewien jest. Gościu, ale w przyszłym tygodniu nie zaczynam. Ten gość się walił, no Boże. Dobra, ja mam taką inną historię, ale... Czyli co przycisk? Ale w sumie zagłosujcie na mnie! A ja jestem ciekawy historii kogoś z rozumem i godnością człowieka, opowiedz, proszę. Tak, w sensie, ja nie... Zastanawialiśmy się z Lilith, jak coś. Jak zagłosujecie i później zgiftuje 10 subów, tak, będzie fajnie. Ja się zeskanowałem. Ale historia wyglądała tak, że jeszcze przede mną biegł też Mithrix i Nafcia biegła za, od strony Elektryka chyba razem z dwoma innymi osobami. Tam nie tylko był Puzonik. Kto jeszcze był w storage'u razem? Ja byłem za Puzonikiem i nakryłem guzika, który stał nad ciałem, ale wiem, że to nie on zabił, bo na nie też wbiega. Ja z Nafcią się minąłem tam, gdzie się napełnia paliwko. Poczekaj, czyli jeszcze raz guzik stał nad ciałem, ale nie zgłosił tego ciała? Nie zdążył, bo to był pół sekundy kill, a osoba od razu zaczęła biec do komsów. Nie słuchajcie mnie, płacę. Może to być Mithrix też jeszcze? Bo Mithrix biegł do konsów właśnie. No ale ja nic nie zrobiłem, ja po prostu przebiegłem. I on tak przeleciał, bo to ta czyli animacja mamy jest taka dziwna. Ale zagłosuj się na niech 10 gif subów, please. Dzięki za follow. Dzięki. Zonik za te cudowne. Stonks? Stonks? Zonik, wiesz. Ja wiem, że to on. Ty wiesz, ale... Tak. Zobaczymy. Lepiej... Dobrze, Puzon. Lepiej niż na krypto. Kurwa, no stałem na. Upomnienie, nie? Upomnienie. No, nieładnie, tak brzydkie są. O nie. Kto zabija? Będzie grał? Też raczej wątpię, że jeszcze kiedyś będzie grał. Dobra. Myk. Też może kiedyś, jak grał, jeszcze zrobimy. Kto wie. Nawigacja. Plaki, Puzonik, Patmas. To zabije. I kogo? Zobaczymy. Tu już nikogo nie ma. Trzeba spamić R. Jak report. Czy pierwszy raz impostorzy wygrali? Pierwszy! Dobrze, że zabiłeś. Aj. Dobrze, że zabiłeś, co? Z tego powodu? Mandzio? Dawaj. Lisu, a mówimy im? Niechaj oni sobie podyskutują, kto mógł zabić. O Boże, kilka osób. Znaczy, no, dwie osoby teraz zginęły. Ja biegłem od strony tego, ja jestem w storage'u. To był a zauważyłeś, Lisu, że jeszcze Lilia nie żyje? Nie! No tak, właśnie dlatego chciałem zgłosić, bo... Nie. Widziałem... A, to Lili, a ja widziałem coś innego. Ja widziałem Karigodę, który nagle się zrespił w wezaju znikąd. No to tak, dokładnie to. Wow, ja miałem rację. Tak. Czekaj, ja zawsze że światło było wyłączone, ja stałem w rogu. Abi raczej... Ale to czekaj, Mariusz. Nie, no ja się z Lili skanowałem, ona potwierdzała. Ty mówisz, że Lilith kto inny zabił, tak? Tak. I kto, jedyna osoba, która tam jeszcze była, to był Bladdy. Karigoda musiał zabić w elektryku, a Bladdy musiał zabić drugą osobę. Jak zgasło światło, ja biegłem do elektrycznego i po drodze nikogo nie miałem. To jest możliwe, Bladdy, ale Karigoda na 100% zwętał. Nie wiem, czy Mandzio z Puzonikiem tutaj nie robił jakiejś gierki, wykorzystuje Puzonika, żeby siebie oczyścić, tylko nie mam pojęcia, kto jest trzeci. Na Karigodę. Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Ja nie wiem, czy to nie jest Mandzio Puzonik i powiedzmy, AB się clearowało, więc AB to nie jest. No tak, no ja nie jestem. AB się skanował z Nafcią. Z Lilith się skanował. Z Lilith, gdzie zniknął. Wiesz co, Karigoda, biorąc pod uwagę fakt, że wyskoczyłeś z Venta, nie wiem, czy powinniśmy w ogóle cię słuchać tak właściwie. Czyli co, jest Mandzio na Karigodę, Mandzio clear Puzonika i Karigoda na Puzonika Mandzio. Wszystko by się udało, gdyby nie te przeklęte dzieciaki i ich oczy. No nie. Gdyby nie te żarówki. Gdyby nie to mylenie kolorów. Okej, lecimy dalej. Dwóch impostorów raczej wyleciało. Zobaczmy, co tam w security. Mam jeszcze jedne kable obok security akurat do zrobienia, to przy okazji popatrzymy na kamery. Ten serwer będzie kiedyś publiczny. Prawdopodobnie będzie jakiś publiczny serwer z tego. Asus mówił, że postawi, więc będzie. Oj, dobra, zróbmy kabelki. Na szybciocha. Mamy to.
Dobra, mamy to. Zobaczmy kamery. Zobaczmy, co tu się wyrabia. Okej. Okay. O nie, zabije mnie jak nic. Już to widzę. Matrix, nie rób tego! Aaaa! Dobra, Matrix wyszedł. Przyszedł Blacky. To jest Blacky? Nie wiem. No i ktoś odwalił naszego szefa. Dobra, kto z nim szedł? Ajajaj. Pod elektrykiem. Pod elektrykiem. Dobra, na pewno tego nie zrobił Blacky ani Matrix. Ja też na pewno nie. Blacky, Matrix tego... Byłem obok Blackiego na starcie, zrobiłem kable i wszedłem do MacBaya. Gdzie skończyłeś? Przed wejściem do kamerek, bo tam miałem kabelki. Czyli kto jest w dwójce? Kto jest razem? Ja teraz potwierdza Puzonik. Dlaczego? Jaki jest powód? No bo minęliśmy się, ja wybiegam z kamerek i ty pobiegłeś na dół. Niemożliwe, żebyś stał na wejściu do kamerek. No, co? No stałem, bo tam są kable! Sprawdź sobie na mapie, tam są kabelki. Przed wejściem. To AB widziałeś na wejściu. Ale w którym miejscu? No podobno przed wejściem do ciebie, do kamerek. Nie, na pewno tam nie był. No to Puzonik. Co? To albo Puzonik, no albo Blady, bo na pewno nie. Ty byłeś przy kamerach? Nie ma szans, żebyś był teraz przy kamerach. A nie, czekaj, a nie, rzeczywiście, dobra, bo on ma czerwony kolor. Dobra, bo to myślałem, że Blacky to był. A tak, dobra, jest, rzeczywiście, to jest on. Ja poszedłem na dół, zostałem do... Myślałem, że Blacky ma czerwony kolor. Dalej poszedł, Blady niebieski poszedł jeszcze do elektryka. Ja nie pobiegłem dalej, ja zostałem w reaktorze. Nie, na pewno nie zostałeś w reaktorze. Blacky dobrze, może to się zgadzać, Blacky. Czy... Ty mówisz, że on tam biegł i... Ale ty, Blacky, gdzie byłeś teraz? Skakiwać, jak zreportowałem. Gdzie ty, Blacky, jesteś? Ja jestem w dolnym reaktorze i jestem pewien, że niebieski kolor biegł przede mną i ja... No to ja bym Blacky gadał. Ja zostałem w reaktorze, ja w ogóle nie szedłem. Ja w ogóle przyszedłem tam A czy widziałem na pewno... Dobra, pamiętam, że widziałem Lisa biegnącego z Mandziem, ale widziałem jeszcze kogoś, ale nie wiem dokładnie... Tak, tylko że ja robiłem teraz taska w elektryku, wracam się na wejściu do elektryka. Moim zdaniem Lisu po prostu rąbnął Mandzia, bo krył się wcześniej. Tyle. Nie, no to jest Blacky. Ale nie zdążyłem zagłosować. Ajajaj. Guzik. Emergency. Ja nie jestem pewien w ogóle, który z was mógł to zrobić. Bo ani Bladiego, ani Lisa nie widziałem. Ale widziałem Lisa idącego z Mandziem, więc myślę, że no. Bardziej pasuje mi. A że kurczę, nie wiem, czy by wtedy reportował. Bo to by było bez sensu, że on reportuje wtedy to ciało. Bardzo bez sensu. Kurczę. Mało tasków zostało. Jest tu Puzonik. Dobra, reaction meltdown. Zróbmy to szybko. Dobra, zrobione. Tutaj, dobra, jest tu też Blady. Zobaczmy kamery. Okej, jest tu Blady idący. Okej. Czyli to Matrix zabił. Czyli teraz Matrix zabił. A kto zabił Mandzia? Blady zabił Mandzia. Ja wydałem dwóch impostorów. Problemem największym jest to, że tutaj nie ma żadnego doskoku i czyli... tak dalej. Among zwykłym jest doskok. Największym problemem jest to, że w momencie, kiedy widzisz, że ktoś zabija, a drugi chłop stoi i się nie rusza, to niekoniecznie oznacza, że to on musiał zabić. No wiesz, Puzonik, Puzonik. Czy nie mogliśmy wygrać tego w tej rundzie, jakbyśmy zabili dwóch, jak ja zostałem wyrzucony? O nie, Mandziu. Powiedz mi, no, ty pobiegłeś pode mną do reakcji. Dobra. Ekipko, my uciekamy, dzięki za gierki, ale my też lecimy. Crewmates, niestety. Dobra, lecimy do storage'a. Najlepsze co zrobimy, kabelki. Tylko jest to, że to jest w odbiciu lustrzanym i tak naprawdę nie wiesz dokładnie, gdzie iść. Jak to jest w 3D, to ciężko się chodzi po tej mapie. Jak masz na imię? Bartłomiej. Tam nic nie mam w sumie, ale mamy Vapor, więc pójdziemy do Upper Engine'a. Zobaczymy, czy kogoś tutaj miniemy. Dzięki za follow. Nikogo nie minęliśmy, idziemy do Upper Engine'a zrobić tutaj namierzanie. Dobra. Cofnijmy się teraz do dolnego i również zrobimy sobie namierzanie. Mamy również kamelki przy adminie, więc będziemy musieli tam się przejść. Zróbmy sobie namierzanko. Dzięki za followki wszystkim. Jaki jest ustawiony czas LT po tym, po zafollowowaniu, że można pisać? Oj, ktoś włączył światło. Oj. O nie, dobra, jest tutaj Puzonik.
Trzeba patrzeć, żeby puzonik tego nie ten. Mitrix, dobra. Lilith. Dobra, wejdźmy sobie, zróbmy sobie szybko kabeleczki. Kabelunie. Aż jeszcze nie znaleźli żadnego ciała, czy ktoś tu w ogóle zabija teraz? 10 minut z tego co widzę. Możesz ustawić na 0 teraz w sumie? Albo dobra, niech będzie te 10. 10 to jeszcze nie jest tak źle, a po prostu chodzi o to, że żeby pozbyć się spoilerów jak najwięcej. Dobra. Siema. Ja widziałem drugie ciało. Okej. Okay. W tym. W KPT i wpadka. A wpadka wow. Wszystkim mnie wkowała jakoś na początku, na strasznie chyba długo stała. Ja uciekam, dzięki za gierkę. Trzymaj się. Trzymaj się. Na razie. Cholera, przed chwilą miałem Patmaza. Dobra, to Karigoda zabił Patmaza na moich oczach. Czekaj. Dobra, czekaj. Rozwiń. Proszę mi powiedzieć, gdzie to dobra, jesteś? Rozwijam. Tak, wbiegłam do Shieldsów i robił ze mną Patmaz to takie, wiecie. Mhm. I właśnie potem Patmaz skończył to szybciej, odbiegł i Karigoda go zabił. Ja cię mijałem no tak to... po drodze gdzieś, czy nie? Bo nie, to nie wiem troszeczkę, czy mnie nie pomyliłaś z sytuacją. Może chodzi o drugiego killa, bo moja droga, nie. Akurat to ciało jest w nawigacji. Nie jest w nawigacji. Nie jest możliwe, że jest w nawigacji. Przed chwilą miałem przy Shieldsach Patmaza, więc to jest niemożliwe. Self-report? Okej, no ale to w takim razie przecież Shieldsy są przy nawigacji. W nawigacji ja jestem właśnie. Pogrążaj się, pogrążaj, Karigoda. Jeszcze ciało wpadki jest w tym. Gdzie jest ciało wpadki? W kafeterii. Kafeterii jest ciało wpadki. Dobra, no niestety, Karigoda. Na przykro mi. Lili się załatwiła. No, wpadłeś. Wpadłeś jak Karigoda w kompot. Skipka w kompot. Króciutko cię wyjaśniła Lili, nie? No to jest, no. To jest jednak dobra. No. No jak to? Przecież ja dałem argumenty, że nie mogło tam być ciała. Nie no interesuje nas to. No teraz ciebie wygłosujemy. No właśnie, nie odzywaj się, dobra? Super, dobra. Kto pytał? No nieźle. Dobra, mamy rzut śmieci. W takim razie rzucamy. No dobra. Idziemy do 2. Tutaj jest puzonik, robi weaponsy. Tutaj rzućmy sobie listki. Mam nadzieję, że ktoś naprawi to światło. Bo właśnie coś takiego się wydarzy. Ajajaj, kto to był? O, jak wskoczył do węda śmiesznie. Dobra, gdzie... To był niebieski, Bloody był niebieski. Oczywiście, że Bloody mnie postanowił zabić, bo czemu nie? Ach, ten Bloody, wiedziałem. Można by pytać Bloody'ego, czy mielibyśmy coś, miałby coś przeciwko, gdyby na czat w grze wyświetlił się advert, że serwer jest Nexus Project, byłby raz na 5-6 minut wtedy, żeby za często się nie pojawiało w grze, raczej przeszkadzał się nie będzie, a ludzie no, mogliby jakkolwiek się dowiedzieć o tej serwerowni ode mnie. No, myślę, że można coś ogarnąć. Zobaczymy. Ogarnie, pewnie będziemy, kurczę, będziemy musieli usiąść i ogarnąć paczkę jakąś do tego, bo Bloody za dużo rzeczy wrzucił, za dużo kontentów w jedno miejsce. Oho. Wiesz, jak będzie to pojedynczy serwer taki, to... Co oho? Na ciało zgłoszone. Na ciało zgłoszone. Ja Mitrixa teraz niedawno mijałem. Mitrix, gdzie jest ciało? Ciało jest na Shieldsach dokładnie. Ajaj. To musiałeś robnąć i zgłosić chyba, najprawdopodobniej. Chyba. Znaczy, w sumie tak, no bo ja ciebie widziałem na elektryku. Jak ja byłem przed chwilą na Shieldsach, to nie było żadnego ciała. W sensie chyba, że ktoś się robnął w tym czasie. A czemu ale mnie oskarżasz? No bo... Poczekaj, bo ja widziałem ciebie Mitrix na elektryku, czyli równie dobrze jak dobiegłeś. No, śpiewa, no. Chwilą, więc... To nie jest istotne, Mandy. My spędziliśmy ponad 20 sekund na Simon Movie w reaktorze. A padły chyba dwa fragmenty. Dzięki za walałki. Znaczy nie wiem, no znaczy mogłeś nie romnąć, ale jak ja przed chwilą byłem w Shieldsach, to nie było tam żadnego ciała. A w ten sposób możesz mi po prostu wkopać. Mandy, ty jesteś czysty, Lili też. No to zostajesz ty, Bloody, albo Noiracht. Nie, Noiracht nie był. No gdzie? Ja przecież byłem cały czas z Lili. Przed chwilą. No to wychodzi na to, że Bloody, tak? Masz decydujący głos, albo ja, albo Bloody. Mitrix, jak ja przed chwilą byłem w Shieldsach, to w Shieldsach nie było żadnego ciała.
Więc albo to ktoś romnął w tym czasie, albo to ty romnąłeś i zaczynasz mnie wyrobić. Nie było ciała tam Bloody, bo Puzonik przybiegł, zaczął robić questa i dopiero go ciachnąłeś i wybiegłeś. Więc to się zgadza, że jak wbiegłeś na silcy, to ciała nie było. Jak wybiegałem od silców, to nie było tam ciała. To nie, to mylisz fakty. Ciało leży po prostu tak, o. Widzę, że i tak nie mam tu nic do gada. No dobra. W każdym razie ciała nie było. Dobra. Spróbujemy je teraz wyrobić, prawdopodobnie. Nie miałoby to sensu, bo bym był spalony. Wciskałem guziki po fajerancie. Ach, wciskanie no, guzika. Nie udało mi się. Trudno. Ajajajaj, mi też nie widziałem, że ty mam na plecach. Wiecie co, już i tak ciężko było już ugrać, bo 7 osób. Ciężko jest. No, taka jest mapa do Skelet niestety. Szkoda, że Polusa nie zrobili nie, najpierw. Nie, 7, bo czekaj, zabiliśmy trzech, znaczy zabiłem dwóch w pierwszej, ty jednego, więc miałeś, no, do zabiciu 4.